Jak zapamiętać trasę dojazdu? Jak nie zgubić się w nowym mieście? Jak w praktyce wykorzystać metodę loci i metodę symbolu? O tym w najnowszym odcinku Trenerów Umysłu. Zapraszam. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu. W miejscu, gdzie ja wraz z moim bratem uczymy, jak lepiej skorzystać ze swojego umysłu, jak wykorzystać zdobycze nauki do tego, aby łatwiej się żyło, łatwiej funkcjonowało w świecie, łatwiej przetwarzało informacje, szybciej uczyło się i po prostu lepiej korzystało ze swojego umysłu. Chciałem Ci powiedzieć, żebyś spróbował zrobić te dzisiejsze ćwiczenie w praktyce. Dzisiaj będziemy robili ćwiczenie, które będzie pokazywało, w jaki sposób zapamiętać trasę, w jaki sposób nie zgubić się w mieście. I jest to bardzo istotne, aby to, co tutaj mówię, nie było tylko teorią. Dlatego nasze kursy bezbrainowy wymiar edukacji, one nie polegają tylko na uczeniu się technik pamięciowych. To nie są kursy technik pamięciowych, ale to są kursy rozwoju umysłowego, czyli poprzez techniki pamięciowe i nie tylko, uczymy, jak zmienić funkcjonowanie mózgu, jak lepiej je uczyć, lepiej zapamiętywać, lepiej przetwarzać informacje. Dlatego ważne jest to, żebyś też dzisiejszy odcinek spróbował zrobić w sposób aktywny i żebyś spróbował na przykład po dzisiejszym odcinku zrobić sobie krótkie podsumowanie tego, co usłyszałeś, na przykład podzielić się z nami tym podsumowaniem w komentarzu. 2-3 zdania, co według Ciebie było najważniejsze w tym, co dzisiaj usłyszałeś. Idziemy do tematu. Czy nasz mózg dobrze zapamiętuje przestrzeń? Czy nasz mózg dobrze zapamiętuje drogę? Pewnie każdy będzie miał swoją własną odpowiedź, bo każdy ma inną umiejętność poruszania się w terenie. W takim sensie mamy inną orientację przestrzenną, lepiej lub słabiej wykształconą. Natomiast z reguły, jeżeli chodzi o różne informacje, które nasz mózg musi przetwarzać, to pamięć do przestrzeni, do miejsc jest naprawdę na wysokim poziomie. I dzieje się tak, ponieważ mózg musiał się przystosować do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie w momencie, kiedy to było potrzebne, aby na przykład schronić się w swoim domu albo uciec do bezpiecznej kryjówki. Mówię oczywiście o momentach też ewolucyjnych, czyli naprawdę wiele, wiele lat temu, kiedy ludzie byli na przykład mieli tryb łowiecki swojego życia, tak? Gdzie musieli uciekać przed zwierzyną, która może ich zaatakować, no to musieli bardzo dobrze znać teren. Musieli wiedzieć, w którędy poszli na takie łowy i jak mają wrócić najlepszą drogą. Dlatego nasza pamięć do przestrzeni nie jest taka zła. Myślę, że nawet jeżeli ty czujesz, że niekoniecznie masz najlepszą orientację w przestrzeni, to jesteś w stanie sobie przypomnieć na przykład ostatnie wakacje i drogę do sklepu z twojego hotelu, z twojego pokoju. Mniej więcej jesteś w stanie sobie ją przypomnieć, ponieważ ją przeszedłeś, wróciłeś i twój mózg ją zakodował. Czyli tą pamięć do miejsc mamy. Natomiast gubimy się, jeżeli chodzi o to, co mamy w danym miejscu zrobić, gdzie mamy skręcić, kiedy to miejsce jest na tyle nowe, że jeszcze nie czujemy się w nim bezpiecznie, jeszcze nie znamy, nie przeszliśmy 2 razy czy 3 razy tej drogi do sklepu i musimy wrócić do na przykład do hotelu czy do domu. Taką sytuację miałem, pamiętam, po pierwszych Mistrzostwach Polski w szkolnym zapamiętywaniu, kiedy nagrodą była wycieczka do Włoch i chodząc po Wenecji z grupką innych osób, byłem jedyną osobą po Mistrzostwa Pamięci, była informacja od przewodnika, żeby nie wychodzić za daleko od tego placu, ponieważ możemy się zgubić, bo Wenecja jest bardzo skomplikowana i bardzo łatwo się w niej zgubić. Natomiast ja mówię, nie ma problemu, na pewno wrócimy, nie? I mając 14 lat poprowadziłem grupkę dorosłych osób, znaczy oni szli tam, gdzie oni chcieli, a ja byłem w stanie ich spokojnie po kolei wrócić jak po nitce do kłębka do miejsca zbiórki. I zrobiłem to właśnie tą metodą, o której dzisiaj będę mówił. I teraz jaka to jest metoda? Ta metoda, żeby móc z niej skorzystać, to naprawdę trzeba skorzystać z 4 podstawowych rzeczy. Po pierwsze, wszystko co robimy mnemotechnicznie, to mają być historie wyobrażone sobie w wyobraźni. I tutaj będę powtarzał do znudzenia. Nie chodzi o skojarzenia. Skojarzenia są ważne, aby zmienić coś, czego się nie da wyobrazić, na coś wyobrażalnego.
Czyli na przykład Paryż zmieniamy na wieżę Eiffla, bo Paryżu sobie nie wyobrazisz, ale wieżę Eiffla jesteś w stanie sobie wyobrazić. Natomiast nie samo skojarzenie wystarcza, żeby coś zapamiętać, ale interakcja, historia, pewne wydarzenie, które sobie wyobrażamy. Ten ruch, ta akcja, ta logika, którą tworzymy w wyobraźni, jest nośnikiem informacji i angażuje nasz mózg do zapamiętywania. Dlatego najpierw trzeba skojarzyć informacje, potem i połączyć w historię, czyli wyobrazić i na końcu powtórzyć. I to jest ta standardowa, podstawowa zasada SWP. Drugą rzeczą jest tak zwana metoda Loci. O niej można robić bardzo dużo informacji. Trzeba się nauczyć tworzyć dobre tak zwane ścieżki pamięciowe i umieć z nich korzystać. Na potrzeby dzisiejszego odcinka zrobię to w taki błyskawiczny sposób, żeby to dzisiaj nam zadziałało. Chodzi o to, że skoro mamy dobrą pamięć do przestrzeni, to znamy swój dom, znamy swoje mieszkanie i wiemy, co musimy zrobić, żeby wstając z łóżka wyjść z domu. Jakie miejsca musimy minąć, albo najlepiej, jakie przedmioty musimy minąć. Miejsca są bardzo abstrakcyjne mimo wszystko, że je znamy, ale trudno z nimi robić historię. Ale z rzeczami jest to o wiele łatwiejsze. Dlatego proponuję Ci, żebyśmy teraz przeszli się przez Twój dom. Ja zaproponuję miejsca, które możesz mijać, kilka miejsc, a Ty spróbuj sobie ewentualnie to poprawić po to, abyś mógł mieć własną ścieżkę pamięciową. Po co ona jest? Ona jest po to, że dzięki temu, że Ty pamiętasz kolejność przedmiotów w Twoim domu, będziesz mógł, dołączając do tej kolejności inne elementy, zapamiętać kolejność tych innych elementów. Zaraz wszystko się wyjaśni, kiedy zrobimy ćwiczenie. Teraz na przykład weźmy sobie Twoje łóżko jako pierwsze miejsce na twojej ścieżce pamięciowej. Drugie miejsce na przykład może być szafka obok Twojego łóżka. Trzecim miejscem może być, nie wiem, włącznik światła do ubikacji. Czwartym miejscem może być lustro w ubikacji. Piątym kibelek, toaleta. I dalej możesz sobie dołożyć kolejne miejsce, tak żeby wyjść z domu. Nam wystarczy dzisiaj te 5. Ponieważ zrobimy pewien przykład, w którym będziemy musieli zapamiętać 5 elementów trasy do jakiegoś miejsca, które chcemy zapamiętać. Trzecia rzecz. Chodzi o to, żeby podczas chodzenia po mieście albo podczas uczenia się trasy, żeby nie korzystać z GPS-a, tak? Na przykład chcemy, raz przyjechaliśmy drogą do pracy nowej lub do nowego miejsca, gdzie mamy do kogoś dojechać, lub do znajomego, i za drugim razem chcemy już pojechać z pamięci, no to warto wszędzie szukać charakterystycznych miejsc. I teraz, co to znaczy charakterystyczne miejsce? Charakterystyczne miejsce nie chodzi o to, żeby to było coś spektakularnego na skalę globalną, tylko chodzi o to, że jak spojrzysz na tą rzecz, to będziesz pamiętał, że o to chodziło. Czasami krzywe drzewo jest dla nas bardziej charakterystyczne niż jakaś dziwna nazwa sklepu, ponieważ to krzywe drzewo jest dla nas inne od innych drzew i ono już jest charakterystyczne. Może być rzeczą charakterystyczną na przykład ławka, na której kiedyś siedzieliśmy i nie wiem, i jedliśmy lody. Albo rzeczą charakterystyczną może być antena na dachu budynku, którą zawsze zauważamy, kiedy przechodzimy na drugą stronę ulicy. I to są rzeczy, które są dla nas charakterystyczne, które my zauważamy podczas trasy, podczas chodzenia. I ostatnia rzecz bardzo ważna, to jest metoda symbolu. O metodzie symbolu czasami wspominamy, powiem tylko o pewnych elemencie, który trzeba zrobić, żeby móc wykorzystać to w praktyce dzisiaj. Chodzi o to, że oprócz tego, że musimy zapamiętać miejsca, które po kolei mijamy, aby dojść do celu, musimy zapamiętać czynności. Czynność: albo idziesz prosto, albo skręcasz w lewo, albo skręcasz w prawo. I teraz te rzeczy trzeba zmienić poprzez skojarzenie na jakiś symbol. Ten symbol powinien być jakąś rzeczą, konkretnym przedmiotem, w którym łatwo będzie robić historię. Bardzo Cię proszę, żebyś nie robił też takich skojarzeń, które są zbyt proste lub zbyt trudne do robienia historii. Mówię zbyt proste, dlatego że czasami nam coś kojarzy jedno do jednego. Nie wiem, chcemy zapamiętać, zrobić skojarzenie do słowa płas i robimy od razu, nie wiem, wyobrażamy sobie żabę. O wiele lepiej zrobić coś, co będzie związane z dźwiękiem tej rzeczy, do której robimy symbol. Czyli na przykład, kiedy mamy skręt w prawo,
No to nie chodzi mi tutaj, żeby teraz wymyślać, nie wiem, prawe, no to co, może obrączka, może być skojarzenie bardzo dobre, ponieważ na prawej ręce mamy obrączkę, albo prawe to może być na przykład grzyb prawy, czyli borowik szlachetny. I to jest wszystko dobre. A natomiast prawe jako po prostu to, że będziemy się obracali w historii w prawo, albo prawe jako prawo, które musimy przestrzegać, które jest bardzo abstrakcyjne i trudno z nimi robić historię, to są błędne symbole. Mamy jakiś konkretny symbol, który w jakiś sposób połączymy z tym, z tą rzeczą, którą chcemy zapamiętywać. Czyli ja wybiorę, że prawa strona, że skręcam w prawo, to będzie grzyb prawy, czyli borowik szlachetny, prawdziwek. Lewo, nie wiem co chcesz, może być coś na le, nie wiem, lep na muchy, może być lew, ja wybieram sobie lwa, lew, myślę, że już był wykorzystany z tego, co pamiętam w odcinku o flagach, więc lew tutaj jest dobrą opcją, żeby było to lewo. A prosto, że idziemy prosto, no to co możemy sobie wybrać? Wybierzmy sobie coś, co zawsze nam się kojarzy z czymś prostym, na przykład kij. Kij jest zwykle w miarę prosty i wtedy będzie ten kij, który będzie mówił, że idziemy prosto. Mamy wszystkie elementy układanki, więc weźmy teraz sobie trasę. Powiedzmy, że idziemy przez jakieś miasto i chcemy zapamiętać, jaką drogą szliśmy, żeby móc potem łatwo wrócić. Więc idziemy i na początku mijamy sklep. Ten sklep może być po prostu zapamiętany jako sklep, tylko że trudno ogólnie ze sklepem zrobić historię, więc warto wziąć jakieś znowu skojarzenie, żeby było to coś konkretnego. Jeżeli na przykład to był taki prosty sklep typu Biedronka czy Żabka, no to bierzemy prosto Biedronkę lub Żabkę i robimy historię z prawdziwą Biedronką, z prawdziwą Żabką. Więc weźmy, powiedzmy, że to jest Żabka, bierzemy tą Żabkę. Bierzemy pierwsze miejsce na naszej ścieżce pamięciowej, czyli łóżko. I robimy historię z Żabką i z łóżkiem. Na przykład. Obudziłem się rano i wszędzie wokół mnie było mnóstwo żab. Żaby były całe na całym moim łóżku. I powiedzmy, że obok Żabki musimy skręcić w lewo. Lewo to był lew. I uwaga, obudziłem się obok tych żabek i ryknąłem jak lew, pojawiła mi się grzywa, ja byłem lwem i wystraszyłem wszystkie żaby, musiały ode mnie uciekać. Mamy zapamiętane, że pierwszym elementem była żabka, przy której trzeba było skręcić w lewo. Idziemy dalej. Idziemy dalej i mijamy, powiedzmy, ławkę. Może nie jest ona charakterystyczna, ale jest pierwszą ławką, którą minęliśmy. Czyli ta ławka jest pierwsza, więc może jakaś charakterystyczna dla nas. Nie trzeba robić do niej symbolu, ponieważ jest prostym przedmiotem i łatwo z nim robić historię. Ławkę łączymy z drugim miejscem naszej ścieżki, czyli z szafką. Jak mówię, czyli z, mam nadzieję, że sobie próbujesz sam przypomnieć, bo właśnie o to chodzi, żebyś w ten sposób ćwiczył, żebyś sam tworzył historię, sam próbował robić, a ja tylko mam ci pomagać, pokazywać różne opcje, tak żeby to realnie zadziałało w twojej pamięci. Teraz, jaką historię można zrobić z szafką i z ławką? No na przykład nie mogłem zamknąć szafki, bo wystawała z jej ogromna ławka, na której nie mógł, którą tam wsadziłem, nie wiem po co, ale wystaje taka ogromna ławka z mojej małej szafki nocnej. I teraz przy tej ławce informacja jest taka, że dobrze idzie, znaczy iść prosto. Nie ma tutaj skrętu żadnego prawo-lewo. Chcemy sobie zapamiętać jaki punkt kontrolny. Prosto, czyli kij. No to co możemy zrobić? Ja sobie wyobrażam, że ta ławka, która była w mojej szafce nocnej, próbowałem na niej usiąść, ale byłem za ciężki i złamałem jedną z desek, więc zamiast tej desek włożyłem kij i teraz mogę spokojnie w tym kiju sobie siedzieć. Super. Pójdźmy dalej. Trzecie miejsce to jest włącznik światła i powiedzmy, że mamy tam fontannę, przy której musimy skręcić w lewo. Fontanna, fajna rzecz. Myślę, że łatwo sobie zrobimy historię. Spróbuj sam. Dobrze, no ja sobie zrobiłem taką historię, że nacisnąłem włącznik światła i w tym momencie zaczęła pryskać woda jak z fontanny i cała mnie oblała. Mamy skręcić w lewo. Oblała mnie całego i byłem mokry. I co może się stać z lwem i z tą fontanną? Przybiegł lew i zaczął pić tą wodę, która wypływała z fontanny, bo bardzo był spragniony. Ja się wystraszyłem i uciekłem z tego miejsca. Zobaczcie, połączyłem lwa z fontanną, tak żebym wiedział, że fontanna jest połączona ze skrętem w lewo, a nie ja. Więc ważne jest to, z czym łączymy informacje.
Mamy jeszcze przed sobą dwa miejsca, które chcemy zapamiętać. Ja teraz wam powiem, jakie są te miejsca, a wy sami spróbujcie zrobić historię i pochwalcie się w komentarzu, jakie historie stworzyliście. Czyli pierwsza rzecz to jest, znaczy pierwsza, czwarte miejsce to jest lustro. I na lustrze mamy sygnalizację świetlną, przez którą musimy iść prosto. Dam chwilę na wymyślenie historii. Moim pomysłem było to, że zamiast oświetlenia nad moim lustrem miałem sygnalizator świetlny i co chwilę zmieniał kolor i inaczej odbijałem się w lustrze na inne kolory. Natomiast to, że mam iść prosto, to właśnie zdenerwowałem się na tą sygnalizację, więc wziąłem kij i uderzyłem w ten sygnalizator świetlny. On się rozbił, ale przy okazji też rozbiłem lustro i już nie mogłem się w nim przeglądać. Napiszcie swoje pomysły. Mój pomysł jest jako przykład, jak można było to zrobić. I ostatnie miejsce, które mamy zapamiętać, to przy krzywym drzewie trzeba skręcić w prawo. I to zapamiętujemy w toalecie, w kibelku. Myślę, że masz fajną historię. Ja sobie wyobraziłem, że spuściłem wodę w toalecie i zaczęło rosnąć z niej drzewo. Ale ja nie chciałem, żeby było to drzewo, więc zamknąłem kibelek, ale ono próbowało się przedrzeć i się wykrzywiło i było krzywe drzewo, które wyrastało z toalety. I nie miałem jak skorzystać z toalety. Natomiast cieszyłem się, ponieważ na tym drzewie zaczęły rosnąć prawdziwki. A ja uwielbiam zbierać grzyby, więc co chwilę podchodziłem do tego kibelka i z tego drzewa zbierałem przepyszne, aromatyczne prawdziwki. Teraz zobacz. Nieważne, czy idziesz teraz z powrotem tą samą drogą i chcesz wiedzieć, jak dojść do celu. Czy chcesz wrócić z celu do swojego domu? Możesz skorzystać z tej ścieżki pamięciowej, bo kolejność znasz. Jeżeli w swoim mieszkaniu odwrócisz się i z toalety będziesz chciał wrócić do łóżka, to będziesz wiedział, że najpierw było lustro, potem łącznik światła, potem szafka, potem łóżko. Ponieważ te rzeczy w twojej przestrzeni, którą znasz, są ułożone w dobrej kolejności. I dzięki temu będziesz w stanie za pomocą skojarzeń, tak naprawdę pomocą wyobrażeń i przypominając sobie tych informacji poprzez skojarzenia, będziesz wiedział, czy masz skręcić w prawo, w lewo i prosto. No oczywiście, kiedy skręcam w prawo, idąc od początku ścieżki, no to skręcam w lewo, idąc od końca ścieżki. No to wiadomo, to trzeba zawsze pomyśleć o tym, żeby to było logiczne, tak? Czyli jeżeli mam wracać tą samą drogą, to po prostu muszę zamienić prawo z lewo informację, którą sobie przypomnę. Bardzo ważna rzecz. Ta technika, jak wszystkie inne, nie działa w ten sposób, że teraz będziesz szedł sobie trasą i po prostu będziesz sobie przypominał. Tak może być, ale nie musi. Żeby ta technika na 100% zadziałała, musisz sobie przypomnieć historię. A z tej historii przypomnisz sobie, co masz zrobić w tym miejscu. Nie omijaj tego etapu przypominania sobie historii. Oczywiście możesz wyciszyć pamięć, tak, aby ona działała nawykowo, aby samodzielnie zapamiętała dużo informacji. O tym mówiłem w ostatnim odcinku, zapraszam do posłuchania. A teraz zapraszam Cię jeszcze do tego, co mówiłem na samym początku. Zrób krótkie podsumowanie, streszczenie tego, co mówiliśmy na dzisiejszym odcinku w komentarzu, jako aktywną powtórkę tego wszystkiego i do zobaczenia niedługo.